Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, godzina 16 i jeśli słuchacie nas na żywo w Niemans Radio, a to oznacza, że spotykamy się w audycji Kików, w której co tydzień rozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się na angielskich boiskach. Michał Gutka, cześć. I Przemek Rudzki, witamy was. Jak co tydzień i za chwileczkę przeanalizujemy sobie to, co się dzieje w trakcie. Ostatnich dni, bo, bo tak naprawdę też w środku tygodnia będą grały angielskie zespoły, ale skupiamy się na tym, co wydarzyło się w sobotę i, i w niedzielę. 62, 49, 49, 45 to nie są numery żadnej loterii, ale liczby punktów pierwszych czterech drużyn w tabeli Premier League. To, co rzuca się w oczy, to ta pierwsza liczba 62. Zaczyna się Michał potwierdzać to, to o czym mówiliśmy w ostatnich tygodniach, że Odjeżdża Manchester City. Nawet jeśli zawodzą gracze ofensywni, to ci z obrony potrafią zrobić swoje. Ruben Diaz i John Stones tym razem wystąpili w rolach głównych. Manchester City wygrywa z West Hamem United. To tak naprawdę był chyba hit tej kolejki. Wychodzi na to, że to był rzeczywiście hit kolejki, i to był mecz, który ustawił Manchesterowi City cały kurs na ten weekend, bo wyszło, że. Jeszcze bardziej odjechali całej reszcie Za tydzień mamy derby Manchesteru One chyba zamkną nam całą dyskusję Musiałby Manchester United i po prostu wygrać Bo nawet remis tutaj zachowa nam Tę wielką przewagę Wydaje mi się, że będziemy żyli takimi emocjami zastępczymi W tym sezonie Będziemy interesowali się kto finiszuje na podium Jak będzie wyglądała walka o czwarte miejsce Bo mistrza Już praktycznie znamy już ten grawer Który te nazwy klubu przy danym sezonie Wypisuje na na pucharze może brać się do pracy, bo tutaj nie sądzę, że zmieni się cokolwiek, a widzieliśmy, że e, tak się ludzie zastanawiali. Kevin De Bruyne wróci, to zaburzy te, ten układ Manchester City, czy będzie wartością dodaną. No jest wartością dodaną. Można się było tego spodziewać, że znakomity pomocnik właśnie tak wpłynie na swoją drużynę i tak naprawdę. Nie będzie wyścigu mistrzowskiego, przeczuwaliśmy to od kilku tygodni, teraz możemy to praktycznie przesądzać tak w 99%. Każdy szuka ciekawych tematów, borykamy się z tym codziennie, ale też um, czasami można w tym zabrąć za daleko, bo widziałem taki tekst, nawet w niego nie wszedłem, szczerze mówiąc, pod tytułem czy, czy Manchester City gra lepiej bez Kevina De Bruyne. E, no po prostu to, to, takie dywagacje nie mają sensu. Myślę, że Kevin De Bruyne pokazał w tym spotkaniu, że nawet jeśli nie jest jeszcze w tej optymalnej formie, to jedna rzucona przez niego piłka zmienia całkowicie obraz meczu. To był bardzo ważny moment tego spotkania, bo nie było łatwo Manchesterowi City. Myślę, że o ile Pep Guardiola bardzo często tam teraz popadł w taką manierę pozytywną, myślę, chwalenia swoich przeciwników, bez względu na to, czy to jest Sam Allardyce, czy to jest Jurgen Klopp, to tutaj jednak dużo pochwał pod adresem Davida Moysa, nawet nazwał go takim Carlo Ancelotti drugim, że, że to taki facet, który twardo stąpa po ziemi i jest bardzo spokojny, ten spokój przekłada na zespół, ale myślę, że nawet Pep Guardiola te, te, te słowa pozytywne, które kierował pod adresem West Hamu, to nie, były, to nie były puste zdania, to nie były puste słowa. On doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że czeka go bardzo twardy bój. Stąd ta akcja Kevina De Bruyne, ten jego przewóz z geniuszu był tak bardzo ważny. Na Etihad z gry po raz ostatni stracili The Citizens bramkę we wrześniu w meczu z Leicester City. Aż teraz zrobił to Mikel Antonio, także... To jest jakiś wyznacznik tego, jak trudnym przeciwnikiem okazał się West Ham, ale to też nie była taka bramka tylko na otarcie USA. Rzeczywiście, bramka, która na pewien czas w tym spotkaniu nam. Podniosła poziom emocji i rzeczywiście West Ham okazał się trudnym przeciwnikiem. West Ham przegrał, ale nie dowiedzieliśmy się niczego o tej drużynie w takim negatywnym znaczeniu. Po prostu widać, że to jest bardzo solidny zespół. Gdyby tam jeszcze te ostatnie desperackie akcje udało się zlepić, dobrze, do samego końca, do ostatniego zagania, to może nawet udałoby się West Hamowi punkt wywieźć z Etihad. Także naprawdę myślę, że David Moyes może być zbudowany tym, co pokazała jego drużyna, a widzimy, że w tej czołówce tak się robi płasko właściwie. Jest płasko cały czas, że ten West Ham nie wygląda tam nienaturalnie. Nie ma przed sobą no, takich kompleksów, żeby, żeby się nie wbić do tej czwórki, nawet powiedziałbym. Teraz jest, ma za sobą mecz City przegrany, ale po którym naprawdę może czuć się ze sobą całkiem nieźle. No i na horyzoncie jeszcze takie rywalizacje, jak chociażby. Z Arsenalem to będzie myślę bardzo ważny mecz dla, dla West Hamu. I widać rzeczywiście, że ten zespół niesamowicie okrzepł, ale City ma w tym sezonie tendencję do tego, żeby nawet nie grając wybitnie, bo no też do City moglibyśmy się kapkę przyczepić w tym spotkaniu nauczyło się znowu tak seryjnie wygrywać spotkania 20 z rzędu no to mówi samo za siebie pięćsetny mecz wygrany przez Pepa Guardiola w roli szkoleniowca robi to wrażenie też pokazuje z jakimi zespołami <laughs> pracuje powiedział Pep Guardiola takie bardzo ładne zdanie że to piłkarze są gwiazdami piłkarze są artystami jako menedżer nigdy nie obroniłem rzutu karnego, ani nie strzeliłem żadnego gola robią to piłkarze bo oczywiście on stara się studzić troszkę Troszeczkę te emocje. Ja sobie przypomniałem dzisiaj taki mecz. Czytałem książkę Jurgen Klop Zapiski z mistrzowskiego sezonu. To jest taki, taki rejestr spotkań, w zasadzie, w zasadzie zapisów z programów meczowych, z konferencji prasowych, wywiadów z Jurgenem Klopem z tego mistrzowskiego sezonu. Myślę, że taka bardzo fajna rzecz dla kibiców Liverpoolu, z której oni, do której oni sobie mogą sięgać właśnie w trudnych chwilach, takich jak, no, jak teraz ich spotkała. Czytałem, doszedłem do takiego momentu, w którym Manchester City wygrał z Liverpoolem 4 do 0. To było na początku lipca ubiegłego roku, kiedy już wiadomo było, że Manchester City tego Mistrzostwa Anglii nie zdobędzie, ale to też pokazywało taką determinację drużyny Pepa Guardioli, że oni okej, okay, sezon przegrali, ale jeszcze chcą go zakończyć w jak najlepszym szykownym stylu i przygotować się mentalnie do nowego sezonu. Te lekcje zostały odrobione, tutaj ławka jednak chyba mm -hmm. robi swoje, dlatego zacząłem od tego zdania Guardioli, bo <coughs> przecież Manchester City wygrał w Lidze Mistrzów z Borussią Mönchengladbach 2-0, a później na mecz ligowy z West Hamem United Guardiola wymienia w podstawowym składzie aż siedmiu piłkarzy i to w zasadzie nie robi jakiejś większej różnicy. Ruben Dias, John Stones Oni trafiają do siatki Jak nie mogą ofensywni gracze, to mogą to zrobić obrońcy W zasadzie to jest obowiązne. Tak jak powiedziałeś, stylnie nie gra roli, liczą się zwycięstwa Wydaje mi się, że to jest najlepsze wydanie Drużyny Guardioli, jakie oglądaliśmy Bo jest to bardzo wyrachowany zespół Nie taki zespół chcący za wszelką cenę wygrać 5 do 0 Efektownie każdy mecz I też Guardiola się z tym tak chyba fajnie pogodził to może być prawda rzeczywiście, bo jak taki obrońca jak LAPORT jest twoim trzecim stoperem, to to jest jakiś kosmiczny luksus w ogóle. Przecież no, kontuzja go trochę wyhamowała w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale to jest przed kontuzją jeden z najlepszych obrońców w całej Premier League. To pole manewru jest duże. Udało się nauczyć grać bez napastnika, bo wspomniałeś o tym, że nie chciałeś się nawet zagłębiać w tę dyskusję o tym, czy bez De Bruyne gra lepiej, bo bo po prostu za dużo moim zdaniem też czynników zaszło naraz, że udało się tego De Bruyne przykryć. Inni piłkarze złapali lepszą formę. Dużna nauczyła się grać bez dziewiątki. Gindogan złapał życiówkę. Cancelo okazuje się dodatkowym pomocnikiem, odpoczął sobie, ale w Lidze Mistrzów nam to znów w znakomitym stylu pokazał, więc trochę inni wtedy podciągnęli swój poziom, kiedy zabrakło, zabrakło Kevina De Bruyne. To może być najlepsze wydanie City pod tym względem, że sezon jest trudny, a oni są bardzo stabilni. I myślę, że to, to trzeba doceniać w takich warunkach, gdzie jest trudno, gra się cały czas co 3-4 dni, a może nawet z jeszcze większą częstotliwością, bo bok postanowiono sezon i tak upchnąć w te węższe ramy w, w całym wymiarze. E, dlatego, jeżeli ktoś wygrywa 20 spotkań kolejnych po sobie, no to naprawdę czapki z głów. I wydaje mi się, że. Mm, no ciekaw byłbym takiej hipotetycznej rywalizacji z tą drużyną, która zdobywała 100 punktów w lidze tam byli więksi może liderzy, kompany Silva Aguero, wtedy jeszcze znaczący o wiele więcej ale faktycznie, no po prostu na tle ligi dzisiaj ta drużyna się wyróżnia zdecydowanie, tak jak mówiłeś o tym 4-0 z Liverpoolem po restarcie, no musimy pamiętać, że w tym okresie po restarcie City było najlepsze, gdyby zrobić tabelę tylko za ten czas, to mia nie miało sobie równych i tak naprawdę tylko te dwa miesiące na początku sezonu, to było jakieś takie City, którego nie poznawaliśmy, ale dotarł się ten zespół i wyciągając sobie od lockdownu, mija nam za chwilę rok, o te zawieszenia rozgrywek w poprzednim sezonie. Gdyby wyciągnąć ten rok, to poza tymi miesiącami oczywiście, gdzie nie było grania w piłkę, to naliczylibyśmy City może takie 8, może 10 tygodni słabszej formy, a poza tym są rzeczywiście najrówniejszą, najsilniejszą drużyną. Chciałbym jeszcze się pochylić nad obrońcami, dosłownie na sekundę, bo oni strzelili gole. Ruben Diasz, jego trafienie oznacza, że Manchester City w tym sezonie ma 19 różnych strzelców w lidze i w pucharach. To też pokazuje niesamowitą dywersyfikację ofensywną tej, tej drużyny i cały czas dochodzą tam kolejne nazwiska zdobywców bramek. Ruben Diasz troszkę goli strzelał w Benfice. Tutaj akurat tak się złożyło, że to było jego pierwsze trafienie, ale bardzo ważne. Natomiast powiedział jego trener z Benfiki B, który miał okazję go prowadzić przez dwa lata, Elder Cristóvão, o ile nie pomyliłem nazwiska, że to jest taki zawodnik, który wkrótce będzie kapitanem Manchesteru City i będzie kapitanem reprezentacji Portugalii, ponieważ jego zdolności przywódcze, jego charyzma są na takim wysokim poziomie, że w zasadzie to jest tylko kwestia czasu. Zgodziłbyś się z taką tezą? Zgodziłbym się, bo to widać od pierwszego występu Rubena Diasza, że on mimo, że był tam jeszcze świeżakiem w tej drużynie, mimo, że mógłby się poczuć gdzieś onieśmielony tym drogim transferem, przejściem do drużyny prowadzonej przez Guardiola, on od razu od pierwszych meczów był takim obrońcą, który wszystkich rozstawia w polu karnym i też kogoś takiego pewnie John Stones potrzebował. Mówiliśmy o Laporcie może to jest lider bardziej cichy na boisku, też klasowy obrońca. Ale właśnie Ruben Diasz ma, ma coś takiego, o czym wspominasz. Więc wydaje mi się, że, że to jest materiał na, na kapitana. No, w tym momencie myślę, że też materiał i osoba, przy której musimy się zastanowić nad statuetką dla piłkarza sezonu. Bo jeżeli City będzie tak zachowywało się dobrze w defensywie i wygra z taką dużą przewagą. I widzimy, że trochę ten swój styl zmieniło, że trochę z tych graczy ofensywnych, jak nie Gindogan, to chyba nikt się tak nie wybija, m, aż do miana najlepszego piłkarza sezonu. No to nagle ten Diasz wychodzi, że odmienił całkowicie Manchester City. Chciałbym teraz przejść do meczu wcale nie tego, o którym myślisz, a do spotkania Tottenhamu z Burnley, bo e, jest taki ogólno, bym powiedział, brytyjsko-europejski zachwyt nad. Mm, Dyspozycją Gareta Bale'a i zaczynam się zastanawiać, okej, okay, to są dobre wyniki, jeśli chodzi o liczby. Tylko czy, czy to nie jest takie, czy to nie jest taki trend w dzisiejszych czasach, że się poruszamy trochę od skrajności do skrajności, że przed chwilą ten Bale był beznadziejny i do niczego się nie nadawał. W zasadzie trzeba byłoby go spakować i odesłać z powrotem do Madrytu. Um, I chyba jego myśli były zaprzątnięte wszystkim, tylko niedobrym graniem w piłkę. A pomiędzy tym, że gość zalicza bardzo dobry występ, to trzeba podkreślić, przeciwko Benley, i my już mówimy, że on wrócił na dobre. No, je, czy w tym szaleństwie jest metoda, i czy też jesteś mm, zauroczony i jesteś pod wpływem tego zachwytu? Mecz miał znakomity, ale nie wrócił jeszcze na dobre. Wrócił na właściwe tory, i może będzie takim zawodnikiem, na jakiego. Że na jakiego kibice Tottenhamu liczyli i wiosną no, pokaże w końcu tę swoją klasę, bo trzeba zachować pro proporcje. To było Burnley, które przyjechało z dziesiątkowany kontuzjami, które wcześniej zagrało beznadziejny mecz z West Bromwich Albion, jakimś cudem zremisowany 0-0, do 0, w ogóle dużo w przewagę, w przewadze jednego piłkarza dała się tak zdominować. Burnley... Od samego początku wyglądało źle na Tottenham Hotspur Stadium i Bale miał łatwiej wcześniej to był Wolfsberger, czyli dużna z ligi austriackiej, która no nie może być trudnym przeciwnikiem na tym etapie Ligi Europy dla, dla zespołu pokoju Tottenhamu. Więc na razie bym lekko przyhamował, ale z jakimś takim, z jakąś nadzieją bym się temu wszystkiemu przyglądał, bo Tottenham wiemy na przestrzeni tego sezonu, że potrzebuje trzeciej strzelby. Desperacko. Widziałem tę statystykę po tym meczu, że 82% trafień to ten hamu, to jest jakiś udział Kejna lub Sona, czy to asysta, czy to trafienie. No kolosalne, kolosalna zależność od dwóch jednostek. Cztery piąte ponad bramek. Gdzie maczali palce tak już zupełnie bezpośrednio ci dwa, a pewnie gdybyśmy się zagłębili w jakieś nie wiem, asysty drugiego stopnia, to byłoby tego jeszcze więcej. Także dobrze, że ten Bale się tutaj nam w ten sposób objawia. No i Dele Ali też ostatnio jest w lepszej formie, więc może też Jose Mourinho, może okazuje się, że te jego takie twarde metody wychowawcze na jednego i drugiego zadziałały, bo teraz Bale był jeszcze chwalony przed meczem przez Mourinho. A już były takie okresy w tym sezonie, gdzie Mourinho rozkładał ręce i tak trochę chyba już sam powątpiewał w waliczyka. A cokolwiek nam mówi to zwycięstwo o Tottenhamie pozytywnego w kontekście całego tego sezonu i rozmowy o tym, że Jose Murinio może nawet nie dotrwać na posadzie do końca tych rozgrywek? Trzymam się tego, że dotrwa i mówi nam myślę to, że wreszcie widzieliśmy mecz, w którym. Tottenham nie pomyślał, że jest, że istnieje coś takiego jak komfortowe prowadzenie, bo to jest chyba to, co najbardziej kibiców frustrowało. Było jeden do zera i, i zamykał sklep, że Mourinho czekał na własnej połowie tottenham, czekał tylko na kontry. Czasami dowiózł, często nie dowoził tych wyników, kończyło się to remisami najczęściej. I teraz było widać, że idą za ciosem. Było jeden do zera. W pierwszej minucie, pamiętam taki mecz z Wolverhampton, w pierwszej minucie 1 do 0 i później cofnięcie się i w 86 wyrównał Sais i wszystkim kibicom to ten hamuł było szkoda zmarnowanej szansy, a tutaj jak w pierwszej minucie wyprowadzili pierwszy cios, tak później 15, 31 zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy podwyższyli na 4 do 0 i dopiero wtedy było widać, że ten zespół rzeczywiście jakiś taki wrzucił tempomat i dojechał do ostatniej minuty, więc to jest ta zmiana pozytywna i pozostaje y, mieć nadzieję, kibice Tottenhamu mają nadzieję, że to się po prostu już na dobre zmieni, że to nie będzie już takie pragmatyczne za każdym razem, gdy tylko ten zespół strzeli gola jako pierwszy. W numerykach, które podawałem na początku programu jest oczywiście w małych mały bo tam jest 50 przy Manchesterze United, a nie 49. 50 wynika z tego, że Manchester United zremisował z Chelsea. Chelsea jest w tej chwili na piątym miejscu w tabeli. Manchester United z 12-punktową stratą do do City. To nie był najgorszy mecz, mhm. natomiast na pewno m, można powiedzieć, że mamy tutaj dwóch rannych, bo żadnej z tych drużyn nie satysfakcjonuje e, remis. Tomasz Tuchel może być względnie zadowolony, bo jego zespół spotkania nie przegrał, nie stracił bramki, e, grał jednak z zespołem wyżej notowanym w tym sezonie, e, ale myślę, że ob, obie ekipy mogą czuć się rozczarowane. To prawda, to był taki mecz, gdzie można postawić zarzuty w sumie jednym i drugim, że trochę nie poszli po pełną pulę. To było takie mocno zachowawcze z obydwu stron. Pisałem tekst na Nuance Sport bardziej pod kątem Manchesteru United, bo to jest jakiś powtarzający się schemat, że to jest znowu taka niewykorzystana szansa. W meczach z Big Six w tym sezonie 16 punktów zgubionych, na 21 możliwych zdobyte tylko 5 i to wygląda źle. Te wszystkie 5 to po remisach 0 do 0. O ile. W momencie, w którym tabela była spłaszczona, to było do uzasadnienia, bo wtedy bardziej się liczyło, żeby nie przegrać. Tak teraz, no, wypada trochę gonić ten Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer po meczu sam mówił, że no, ten jeden punkt po prostu nie wystarczy, że zabrakło im trochę jakości z przodu. No nie opłaciło się takie podejścia. U Tomasa Tuchela też niedawno pisałem akurat tekst o Chelsea i wychodzi na to, że o no, tak słyszę, że Tuchel odmienił Chelsea. Gdzieś często spotykam się z takimi głosami. No wyniki są ok, naprawdę duży na pod tym względem wyszła na prostą, ale ja właściwie widzę cały czas ten dawny zespół, tylko on lepiej gra bez piłki. Dopóki Tuchel jakoś nie uzdrowi ofensywy tej drużyny, to ta Chelsea, tej Chelsea będzie bardzo trudno zrobić kolejny krok do przodu, bo oni marnują mnóstwo sytuacji albo gdzieś w okolicach 20 metra łapie ich jakiś paraliż i wtedy wyglądają e, dużo gorzej. Także myślę, że to są takie dwie drużyny, które. Będą do samego końca sezonu się gdzieś obracać wokół. gonić własny ogon pod tym względem. Manchester United się nie otworzy, nie będzie grał tak odważnie w tych spotkaniach. O ile nie wiem, z City czy z Liverpoolem na Anfield, gdzie United przyjeżdżało jako lider, broniło przewagi, jestem w stanie znaleźć usprawiedliwienie dla takiego podejścia. Tak tutaj, gdy już City odjeżdża, myślę, że trzeba się rzucić w pogoń, a nie tylko myśleć o tym, żeby, żeby danego spotkania nie przegrać. Obie drużyny naprawdę nieźle bronią, ale widzieliśmy, że, że pod względem ofensywy tam jeszcze brakuje jakości i trzeba wykonać pewne dociągnięcia. 20 meczów z rzędu wyjazdowych Manchester United bez, bez porażki. To się wszystko zaczęło w poprzednim sezonie od, od meczu tych dwóch zespołów. Co ciekawe, od blisko 100 lat nie zdarzyło się, żeby Chelsea grała z Manchesterem United na 0 do 0 w dwóch meczach ligowych, więc to też pokazuje, że jesteśmy świadkami tworzenia się nowej historii. Były oczywiście tam jakieś kontrowersje związane z rzutem karnym. One cały czas się pojawiają. Jest coraz więcej kontrowersji. Natomiast przed, przed, zanim sobie zrobimy przerwę na kawałek muzyczny, to e, chciałem się zapytać, co zrobić z D. Masonem? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo no coraz więcej złej energii jest wokół tego sędziego. Wczoraj miałem okazję komentować ten ostatni, niedzielny mecz pomiędzy Sheffield United a Liverpoolem. Tam Lee Mason był wpisany jako sędzia chyba techniczny. Tak, miał być czwartym. Miał być, sędzią, miał być czwartym sędzią. Okazało się, że go tam nie ma. John Moss prowadzi mecz, nie ma Martina Atkinsona, tam są jakieś roszady. Podana jest informacja, że to jest kontuzja sędziego, natomiast no. Źle się dzieje z tym arbitrem, coraz, coraz więcej takiej złej energii jest wokół niego. Jestem ciekaw, jakie będzie postępowanie, jeśli chodzi o dalsze tygodnie jego pracy w Premier League, bo w tej chwili wydaje mi się, że po prostu ten człowiek potrzebuje odpoczynku też psychicznego. Na pewno, bo Najpierw tworzył ten niesławny duet z Mike'iem Dinem, kiedy pomagał mu na warze, ale to pomaganiem byśmy nie nazwali. Chociaż ja cały czas się upieram, że powinniśmy móc słyszeć komunikację pomiędzy sędziami. Dużo byśmy byli mądrzejsi. E, może byśmy się dowiedzieli, dlaczego oni się może czasami trzymają jakichś zasad, które okazują się później nieżyciowe, bo taką nieżyciową zasadę tutaj y, wyciągnięto na usprawiedliwienie Lee Masona. Piłka lecąc do bramki, zagwizdał, pozwolił wykonać rzut wolny, ale piłka lecąc do bramki została wstrzymana, no bo sędzia po raz drugi użył gwizdka. I ja odniosłem takie wrażenie, że Lee Mason się jakby sam e, skumał, co zrobił źle, że nie jest ustawiony sam Johnston, że nie jest ustawiony mur i takie, o kurczę, piłka leci do pustej bramki, gwizże i przerywam tę akcję. Takie to było zagmatwanie się we, we własnych decyzjach. Oczywiście, zawsze się da znaleźć właśnie ten e, argument, ten przepis, który sędzia go obronie, ale no, dla mnie to był taki absurd i spędzono tyle czasu, żeby do tego dojść. Jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, że stadiony są puste. Można sobie ten dźwięk odtworzyć, było ewidentnie widać i słychać, jeżeli Mason daje sygnał do, do wykonania e, rzutu wolnego. No, niesamowity. E, niesamowity absurd, i myślę, że powinien sobie rzeczywiście odpocząć. W ogóle zastanowiłbym się e, po tym sezonie w Anglii nad jakąś solidną rewizją w ogóle ekip, ekip sędziowskich, bo to nie jest tylko Lee Mason. E, o Lee Masonie też mówił Nuno Espirito Santo. Ciekawe rzeczy. Wtedy został ukarany, ale Nuno Espirito Santo poza tym, że tam w, gdzieś w. E, w wypowiedziach, w cytatach w mediach głównie przebijało się to hasło, że to jest facet niezdolny do tego, żeby prowadzić mecze i to tak wyglądało jak menedżer, który sobie narzeka po prostu, bo sędzia go skrzywdził. Ale on też powiedział ciekawą rzecz, że Lee Mason ma tendencję do tego, żeby podejmować decyzje na podstawie krzyków, sugestii zawodników. Jak jest obskoczony przez graczy, to wtedy są na niego w stanie wpłynąć. No tak nie powinno być. I tu mam wrażenie, że było, że trochę też to zagało, że w pewnym momencie już nikt na boisku nie miał pojęcia co za chwilę, jaka decyzja zostanie za chwilę podjęta, łącznie z Lee Masonem, tak mi się wydaje, że on po prostu zorientował się, że za wcześnie chyba dał sygnał do, do wykonania tego rzutu wolnego, no ale jak dał sygnał, to się po prostu gra i e, wiem, że ten przepis go kryje, ale później jeszcze ta kontuzja jakaś fantomowa, nie wiadomo co mu tam, co mu tam było, ale moim zdaniem powinien sobie pan Lee Mason odpocząć. Jest w marcu przerwa reprezentacyjna do tego czasu, są trzy tygodnie. To jest taki wydłużony urlopik, może w kwietniu wyciągnie pan Lee Mason wnioski. A w meczu uh, Chelsea z United rzut karny? Rzut karny, dla mnie to jest rzut karny, tym bardziej, że nie jestem fanem tego przepisu, że gdyby tam mm, Mason Greenwood sobie przyjął piłkę ręką, odwrócił się i strzelił, to byłaby ręka. A kalum Hudson odoi może zagrać w ten sposób i jest. Czyli gdyby zrobił drzwi. to piłkarz, który o, ma piłkarz korzyść ofensywną. Opensywną. Tak, tak, że e, jeżeli zagra ręką Greenwood, to jest ręka, a jak zagrał e, Hudson odoi to nie ma ręki. No, e, takie podwójne standardy mi się absolutnie nie podobają. Rozmawialiśmy sobie troszeczkę o, o hicie, który takim do końca hitem nie był. Też o postawie Manchesteru City. Ja chciałbym dwa zdania zamienić teraz e, na temat Liverpoolu. Liverpool przerwał swoją fatalną pasę, czterech kolejnych ligowych porażek, co im się nie zdarzyło od praktycznie początku tego stulecia. Uniknął serii, jaką złapał w latach 50. ubiegłego stulecia. Nie nawiązał do serii, którą miał Jurgen Klopp jeszcze w Borussii Dortmund. Tak sobie patrzyłem, że w 2014 roku Borussia jesienią przegrała 4 mecze, 5 meczów z rzędu w Bundeslize. W styczniu ogłoszono, że Robert Lewandowski przenosi się do Bayernu Monachium. W kwietniu Jurgen Klopp powiedział, że potrzebuje ten klub prawdziwego menedżera, który poświęci mu się na, na 100%. To była taka faza schółkowa. Czy możemy czytać jakieś, jakieś tutaj podobne sygnały, mimo że ta seria została przerwana e, na Bramall Online. Który z gwiazdorów w takim razie odchodzi z, z Liverpoolu, bo to gdzieś tam musi być jeszcze ta część składowa. Ja nie sądzę, że Klopp się w najbliższym czasie rozstanie z Liverpoolem, a, Pojawiła się informacja dzisiaj, tak. że mógłby latem zostać selekcjonerem reprezentacji Niemiec. No, nie ma tutaj się czemu dziwić. Myślę, że on prędzej czy później tym selekcjonerem reprezentacji Niemiec zostanie, ale e, nie sądzę, że teraz. No naprawdę, musiałby chyba ten Liverpool naprawdę bardzo daleko zakończyć i musieliby w klubie podjąć taką decyzję, że, że szukają zupełnie innej drogi. Może sam Jürgen Klopp by poprosił e, o... O zwolnienie, o odejście, bo nie wyobrażam sobie scenariusza, nawet jeżeli ta dużo na kończy na 10 czy 11 miejscu, że przychodzą właściciele i wręczają mu kwitek. I akurat w tym meczu to myślę, że taki typowy przykład, tego, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, że jeszcze musi ten Liverpool wyjść na prostą w innych starciach. Zaraz jest Chelsea, to będzie ciekawy test, bo Chelsea. Mm, Dobrze broni i Liverpool ma w tym sezonie gigantyczne problemy z kierowaniem sytuacji, ze skutecznością. Tutaj sytuację przeciwko Sheffield United miał, to było naturalne, kiedy grasz z ostatnią drużyną w lidze, gorzej właśnie było z wykończeniem ich, a Chelsea na tyle nie pozwoli, inne klasowe drużyny na tyle nie pozwolą, więc e, no, tutaj to był obowiązek po prostu przerwać tę złą serię. Nie, nie wyciągałbym żadnych wniosków z meczu z Czerwoną Latarnią Ligi, z uczestnikiem Championship przyszłego sezonu, bo dla Sheffield United już od paru tygodni nie ma ratunku. Sheffield United nawet nie próbowało podjąć rękawicy. Znaczy może momentami była jedna sytuacja Olego McBurniego, ale tak jak powiedziałeś, Liverpool zmarnował mnóstwo sytuacji. To, co jest budujące na pewno dla Klopa, to to, że cały czas Liverpool zdobywa sporo bramek, bo to jest jedna z najskuteczniejszych ofensyw w całej lidze Manchester City czy też Manchester United, Manchester City i Liverpool to są właśnie te drużyny, które wciąż potrafią grać ładną piłkę do, do przodu. Zastanawiam się cały czas nad Liverpoolem w Lidze, w Lidze Mistrzów, czy tam będziemy częściej widzieć taką drużynę, którą oglądaliśmy w poprzednim sezonie na różnych frontach, nie tylko w Premier League, bo przecież warto podkreślić, że Liverpool jest na dobrej drodze do tego, żeby awansować do kolejnej rundy i kto wie, czy gdzieś ta, ta wajcha nie zostanie przesunięta przez klopa w tę stronę. Chociaż powiedział po, po spotkaniu na Bramal Niemiec, że y, jesteśmy w takich dobrych okolicznościach, w dobrym, dobrym miejscu, jeśli chodzi o atak na pierwszą czwórkę, bo myślę, że to jest teraz mm. takim realnym celem. No tak, i wraca jeszcze Diego Jota i Fabinio. Wspominałem o tym w jednej z naszych audycji, że dla mnie to są dwaj piłkarze, którzy dzisiaj mogą jako jedyni cokolwiek w tej nie zmienić. Byłaby alternatywa z przodu, bo Jota nam się jesienią fajnie pokazywał. No i Fabinio, e, widziałem, że po bramce Curtisa Jonesa takie głosy się przebijały, że to jest piłkarz sezonu Liverpoolu w tym, w tym roku. M, na wyrost, moim zdaniem na pewno jakiś taki most improved player bym mu przyznał. Eee, to by bardzo źle świadczyło o Liverpoolu, jednak mimo tak, wszystko. Tak, i ja bym tak się zacząłem zastanawiać, tak, bo pierwsza moja reakcja była, nie, no Jones chyba, chyba na wyrost, ale potem sobie pomyślałem, no to w takim razie kto? I tutaj jest trochę większy problem. Salah zdobywa bramki, jest liderem cały czas w Premier League. Chociaż eee, zanotował niezłe pudło na bramę tak. No i generalnie chyba się kojarzy bardziej z pudłami, mimo wszystko. Mnie ten jego widok na szczycie klasyfikacji strzelców bardziej chyba dziwi niż niż jest taką, takim czymś, co akceptuje w naturalny sposób. I dla mnie takim zawodnikiem jest właśnie Fabinio I nawet ten jego brak jeszcze bardziej uświadomił to, że Fabinio jest niezwykle ważną częścią tej drużyny, gdzie musi tam zagrać i zagra na bardzo wysokim poziomie. Anglicy lubią takie określenie, że to jest taki piłkarz 7 na 10, że tak jak są te noty pomeczowe, to on nie schodzi poniżej tej siódemki. I właśnie Fabinio zawsze gwarantuje stabilizację. I myślę, że jak Fabinho wróci i przy, wtedy ten drugi stoper będzie mógł jakoś tam być wokół niego rotowany. Oczywiście kwestią najważniejszą przy Fabinie jest zdrowie, bo on sypie się co, co, co jakiś moment ale jeżeli wróci Żota taki, jakiego pamiętamy z jesieni, jeżeli wróci Fabinio, właśnie ten taki co najmniej poziom 7 na 10 gwarantujący, to Liverpool będzie wychodził powolutku na prostą. Nie sądzę, że, że zakotwiczy rzeczywiście gdzieś w tych okolicach środka tabeli, tak jak mówiłem, przy ewentualnym rozstaniu z Klopem, będzie jeszcze walczył o czwórkę, w Lidze Mistrzów jest jedną nogą dalej. Przecież kolejna runda jest dopiero po tej marcowej przerwie reprezentacyjnej. To w ogóle będzie ciekawa sytuacja. Czy kluby puszczą tam swoich piłkarzy, szczególnie na jakieś interkontynentalne loty? Jeżeli nie, to lepiej dla, dla drużyn, dla, dla klubów, ale Liverpool po prostu zepnie się na pewno na, na tę ligę mistrzów, bo, bo musi, bo to jest cały czas podrażniony mistrz. Wygrywa West Bromwich Albion. Troszkę o tym meczu już sobie mówiliśmy w kontekście nieco innym, w kontekście kontrowersji z udziałem sędziego. Natomiast, czy widzisz jakąkolwiek szansę jeszcze dla ekipy The Buggies? Tutaj są też polskie wątki, bo z jednej strony jest debiut Modera, z drugiej strony mamy Kamila Grosickiego, który decyduje się na pozostanie w West Bromwich Albion. A wiemy, że, że to będzie dla niego no, niezwykle trudna sytuacja, żeby tam uzbierać choćby kilkadziesiąt minut w kontekście nadchodzącej mistrzostw Nie ma go nawet w kadrze meczowej, więc to, to nie jest sytuacja jeszcze jak z jesieni, gdzie Siadał na ławce rezerwowych i można było liczyć, że sama Larda i Czesławen Bilić go wpuszczą. Teraz po prostu nie ma go nie w 18, a w 20 meczowej, bo te kadry są poszerzone, więc y, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Grosicki się przebił, bo też nie ma Westbrough chyba większego interesu w tym, żeby, żeby Polaka wystawiać. Ale y, Jakub Moder to jest y, pozytywne, że zadebiutował. Na pewno te, z czasem doliczonym 10 minut dostał kilka niezłych odbiorów. No dużo już w takim trybie absolutnej desperacji była, więc y, już wszyscy poszli do przodu i trudno ten występ w tak krótkim wymiarze oceniać. Ale Będzie więcej minut, twoim zdaniem? Myślę, że tak, myślę, że tak, bo y, w Brightonie... No obok, obok Iwa Bisumy jest miejsce do zagospodarowania. Tam występuje od czasu do czasu. Tam jest największa rotacja na tej pozycji, w środku pomocy obok Iwa Bisumy. Pascal Gross ostatnio najczęściej, ale on może grać wyżej. i Poza tym Graham Potter też lubi rotować. Myślę też, że powolutku może przynajmniej w kadrze meczowej się Michał Karbownik znajdować, bo kontuzji doznał Soli March, ten etatowy, wahadłowy i to jest kontuzja, która go wyklucza prawdopodobnie na resztę sezonu, a Karbownik grał w U23 chyba tą drogą chcą go otrzaskać z Ligą Angielską. Tam popisał się asystą, więc wysyła sygnał, że że warto na niego stawiać. I też widzę, że pod wpisami Brightonu jest taka pompka wśród angielskich kibiców tej drużyny, żeby nasi dwaj reprezentanci dostawali szansę, bo ten występ w Pucharze pokazał przeciwko Leicester City pechowa porażka. ale może to Polacy rodacy tam panowali porażkę. Może, może, pozakładali fejkowe konta z dopiskiem BHA w cewniku, ale faktycznie kibice Brightonu mają pozytywne wrażenia na, na temat gry naszych reprezentantów. Z Kubą Moderem akurat jestem na łączach w ostatnich dniach. Mam nadzieję, że ta rozmowa nasza dojdzie, dojdzie do skutku. W najbliższym czasie będzie do przeczytania w nią sport, ale tak wyczułem gdzieś na przestrzeni ostatnich kilku dni, że jest w takim lepszym nastroju i tak zażartowałem z Dominikiem Piechotą. Rozmawiałem w sobotę Mówię, no to idę skomentować debiut Kuby Modera, bo tak jeszcze cały czas nie wychodził i proszę bardzo, okazało się, że. Że dobry humor nie wziął się z niczego. Tak, że dobry humor nie wziął się z niczego. No i liczymy, liczymy na więcej. Bo całkiem nieźle pokazał się po wejściu z ławki. Miał sytuację strzelecką, tam został skasowany przez Kyla Bartleya. Dośrodkował nieźle w polekarne kilka odbiorów. No, takie drobiazgi trzeba odnotowywać i Graham Potter myślę, że nie żałuje, że go wprowadził na boisko, bo tej energii trochę rzeczywiście Polak wniósł. Skoro jesteśmy przy Polakach, to warto jeszcze wspomnieć o kontuzji Łukasza Fabieńskiego, który nie mógł zagrać w bardzo ważnym meczu. Kto wie, jak ten mecz by się skończył dla West Hamu? United, bo można mieć, um, można mieć troszkę zastrzeżeń do, do rezerwowego bramkarza na Randolfa e, po tym jak wyszedł do, nie wyszedł w zasadzie do dośrodkowania, kiedy Ruben Diasz strzelał tego pierwszego gola. To jest oczywiście wszystko tylko, gdybanie. Łukasz w każdym razie miał starcie na treningu, podczas którego ucierpiał jego łokieć. Ja został e, nadepnięty. Tak, tak ten łokieć ręka troszeczkę spuchła. został, jest spuchnięty. Był spuchnięty, trzeba, trzeba go po, poobserwować. Też e, Pytałem Łukasza, jak się czuje, no powiedział, że, że było to bolesne. Natomiast to chyba nie będzie taki uraz, którego wykluczy na, na dłużej z gry. I West Ham nie gra teraz w środku tygodnia. To jest jedna z tych niewielu ekip, które odpoczywają przez tydzień, więc tydzień to, miejmy nadzieję jest. Taki czas, żeby, żeby ten uraz wyleczyć. Tak, przy tej opuchliźnie gdzieś tam był problem z, z takim całkowitym wyprostem. Natomiast jeśli chodzi o innych Polaków, to Mateusz Klich y, jednak pojawił się w składzie Leeds United, chociaż tam też troszkę było wątpliwości. Sprawdzali do ostatniej chwili stan zdrowia pomocnika Leeds United z maszyny, z bębna maszyny losującej. Tym razem wyciągnięto wynik 1 do 0 dla Aston Willi. Tak. Zespół Marcel Obielscy nie przestaje nas pod tym względem zadziwiać i, i zaskakiwać. W ogóle nie remisują, 17 meczów Bezkompromisowi tak, bez 17 meczów z rzędu e, Jeśli się nie mylę to jest 8 zwycięstw, 9 porażek ligowych I żadna seria nie trwała dłużej Niż dwa z rzędu takie same wyniki Także e, za chwilę możemy Oczekiwać e, pewnie zwycięstwa Po jakimś szalonym spotkaniu e, Leeds United e, Tutaj znowu Emiliano Martinez Popisał się czystym kątem e, Obiecywałem sobie więcej po tym meczu Bo takie są jest to takie angielskie określenie, że dużne są fan to watch i, i Aston Villa i Leeds są fan to watch w tym sezonie, ale tutaj jednak okazało się, że, że nie było tego fanu aż tyle w tym meczu. Kolejny z Polaków, czyli Jan Bednarek, patrząc z perspektywy naszej audycji, która jest na żywo, jest 16:39, czyli za ponad 4 godziny jego zespół zmierzy się z Evertonem na, na Goodison Park, a my sobie teraz zrobimy małą przerwę. Czasu coraz mniej, a jeszcze trochę tematów nam zostało do, do omówienia. No przede wszystkim zapomnieliśmy o bardzo ważnej informacji, to znaczy nie zapomnieliśmy o niej w ogóle, tylko zapomniałem wspomnieć o y, synu Leszka Ojeżdżieńskiego, Kubie Ojeżdżieńskim, który siedział na ławce rezerwowych pod nieobecność Alisana Beckera. Wiemy, co się stało w, w życiu Alisana Beckera. Wielka tragedia. Jego ojciec utonął niedaleko y, posiadłości rodziny Bramkarza Liverpoolu na południu Brazylii. W związku z tym, między słupkami Derecz pojawił się Adrian. Nie miał za dużo pracy w tym meczu. Nie było też takiego momentu stykowego, w którym mogłyby zadrzeć serca kibiców Liverpoolu, że coś się stanie Adrianowi i oto ten młody chłopak z Polski, który niedawno obchodził urodziny, wejdzie do, do bramki. Ale, ale fajna, myślę, historia i zobacz, jak to się życie dziwnie potoczyło, że Kamil Grabara dzisiaj jest dalej od bramki no tak, Liverpoolu właśnie, o, niż. O, o tym samym myślałem Kuba w tego meczu. Kamil Grabara. Nie pamiętam, czy znajdował się w kadrze Liverpoolu na mecz Premier League. Musiałbym to sprawdzić, ale też już nie pamiętam. Ale Ojrzyński jest od niego młodszy niż Grabara w momencie, kiedy był w Liverpoolu, bo teraz jest po raz kolejny w duńskiej lidze Kamil. Na pewno jest spokojniejszy, jest go mniej w mediach. W mediach, tak. Jest cichutko. Tak, no właśnie po cichutku, po cichutku dowiedzieliśmy, że mamy bramkarza numer 4 w Liverpoolu, bo jeszcze Keleher doznał kontuzji i nie było go, bo normalnie to pewnie Keleher by bronił, a nie, a nie Adrian. Tutaj w ogóle widziałem, że znowu były jakieś, znowu FPL było winne, może Jurgen Klopp zabroni tak jak Dean Smith, bo Diogo Rzota kupił Adriana przed tą kolejką do FPL i tamten konstant insajderskie to wyczaiło i już ktoś przewidywał, że Adrian rzeczywiście stanie między, między słupkami. I tak był żartem, pół serio, ale co do Iżyńskiego fajnie. Dobrze, że mamy kogoś w takiej szerokiej dyskusji. Te ławki są dzisiaj poszerzone w Premier League. Adrian ma swoje lata, więc są widoki, żeby Ojrzyński albo był trójką w przyszłym sezonie, albo przynajmniej już komuś się to nazwisko rzuciło w oczy w jakiejś meczowej kadrze właśnie w Premier League, to jest szansa na wypożyczenie może na przykład do championship, a niekoniecznie nie wiem, League Two czy League One. Eee, zobaczymy, jak to się będzie dalej, dalej rozwijać, ale no myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, gdy ta informacja napłynęła w niedzielny wieczór. No i taka... Y kwestia, którą na pewno jeszcze musimy poruszyć zanim porozmawiamy o fantazy Premier League, którą już tutaj troszkę wywołałeś, to mecz dosyć ważny, bo mecz drużyny, która cały czas mierzy wysoko, a ostatnio wpadła w lekki dołek. Na dodatek nie ma dobrych informacji, jeśli chodzi o stan zdrowia jednego z kluczowych piłkarzy. Mówię o Leicester City, mhm. które przegrało u siebie z Arsenalem 1-3. To był niezły meczek do oglądania, trzeba przyznać. Dobry mecz, tak. Dobry mecz i nam się trafił na King Power i Dopiero co rozmawialiśmy, że to fatum kontuzji już jest za Lester, że to jest drużyna, która odwraca być może ten trend z poprzedniego sezonu, kiedy teraz właśnie wszyscy są znowu zdrowi. A tutaj przede wszystkim w pomocy następują te dwie duże wyrwy. Już Madison wiemy, że to jest uraz kolana, że tam się coś wykruszyło w tym kolanie i trzeba operacji, że to jest co najmniej 6 tygodni przerwy, a pewnie kiedy w grę wchodzi operacja to mówimy o jeszcze dłuższej pauzie. Barnes był w doskonałej formie Kontuzja. James Madison odnowienie urazu biodra, co jest bardzo takim denerwującym urazem dla piłkarzy. I Madison na początku sezonu i w końcówce poprzedniego opuszczał przez to czas i tak naprawdę się co chwilę słyszało, że wraca, a a, a okazywało się później, że nie gra, więc teraz się mówi, że 10 do 14 dni, zanim Madison w ogóle wróci do treningów, a potem zobaczymy, czy będzie gotowy. No można się chyba nastawiać, że i bez Mad na pewno bez Barnesa i prawdopodobnie również bez Madisona, Leicester będzie grało do, do marcowej przerwy reprezentacyjnej, a później od Wielkanocy zobaczymy, jak to, jak to się wszystko wyklaruje. Kontuzje są jeszcze w defensywie, więc. Jeżeli Leicester powtórzyłoby scenariusz z poprzedniego sezonu, gdzie momentami było drugie i teraz też momentami było drugie, a skończy poza top 4, no to przylgnie łatka tego e, menedżera, e, który prawie coś osiąga do Rogersa na dobre, bo on był prawie mistrzem Anglii z Liverpoolem, prawie w lidze mistrzów z Leicester City, jakby znowu prawie załapał się do top 4, e, no to naprawdę mógłby mówić o gigantycznym pechu. Arsenal, co możemy powiedzieć o Arsenalu po tym, po tym zwycięstwie? Mnie zszokowała taka statystyka, że Arsenal wygrał pierwszy mecz od sześciu lat na terytorium zespołu, który w dniu rozgrywania tego meczu był w czołowej trójce ligi. To pokazuje, to pokazuje jednak, jak ta drużyna ma kłopoty z wygrywaniem ważnych spotkań przeciwko bardzo trudnym rywalom. No, Arsenal w ostatnim czasie zyskuje kolejne jakieś postacie, które się objawiają, bo Willian, Pepe to są piłkarze, którzy trochę się bardziej ustabilizowali, Pepe szczególnie, bo już narzekaliśmy mocno, już wskazywaliśmy go jako bardzo, bardzo nieudany transfer, pokazuje, że ma, ma umiejętności i ma jeszcze swoje miejsce w tym zespole. Nikola Pepe i na horyzoncie mamy derby północnego Londynu w perspektywie kilku kolejek i to jest chyba mecz make or break dla jednych albo drugich. Kto ten mecz przegra? Tego nie będzie w pierwszej czwórce już tak definitywnie, bo teraz mogą i to Tottenhamie i w Arsenalu nabrać nadziei, że ta pierwsza czwórka wcale nie jest tak daleko, że piłkarska jakoś też jest po ich stronie, że jeszcze właśnie dochodzi, dochodzą urazy w Leicester i można jeszcze się o czwórkę postarać. Kto przegra ten mecz się już skupi wyłącznie na Lidze Europy a idąc tropem większości hitów w tym sezonie pewnie będzie, pewnie będzie remis, ale to jest nie tylko z prestiżowego punktu widzenia. Za chwilę ważny mecz dla obu tych ekip, ale no, zweryfikuje cele na, na całą wiosnę. Warto wspomnieć jeszcze o, dosłownie jednym zdaniem o tych meczach, o których nie mówiliśmy, czyli Crystal Palace Fulham 0-0. Oczywiście nie będziemy się jakoś szczególnie rozwodzić. Nad tym spotkaniem możemy o nim powiedzieć, tylko w kategoriach zaprzepaszczonej szansy Fulham, Fulham. bo na pewno Krystal Palace jest zespół, na terenie którego derbowy rywal mógł, mógł się pokusić o trzy punkty. W tej chwili Fulham ma 23 oczka i goni Newcastle United, które też nie wykorzystało swojej szansy. Nie wygrali piłkarze Steve'a Bruce'a meczu z Wolverhampton przed własną publicznością, więc tutaj ta sprawa jeszcze jest na styku. Zamieszane. Spadłukami serca piłkarzom Brightonu, bo te dwa mecze były po, po ich tej porażce z West Bromem, absurdalnej z niewykorzystanymi jeszcze dwoma rzutami karnymi poza tym zamieszaniem z Lee Masonem. Więc dwa remisy i mewy trochę odetchnęły, ale też trzeba pewnie patrzeć na ten zespół w kontekście walki o utrzymanie. No ciekaw jestem, rozmawiamy właśnie przed meczem Southamptonu, co pokaże Southampton w najbliższych tygodniach, bo nagle ta drużyna jest bodaj 7 punktów, 8 punktów nad, nad strefą spadkową i to już nie jest taka sytuacja pewna, szczególnie, że... Mówisz o Southampton teraz? Tak, 7 punktów. 7 punktów 7 nad punktów, Tak więc tam się zrobiło gęsto, tam się zrobiło bardzo ciekawie, Fulan bym nie skreślał, z Newcastle problem jest jeszcze taki, że dochodzą kontuzje, Callum Wilson jego nie ma, a teraz jeszcze sam Maximeau i Miguel Almiron, no to kto tam ma zdobywać bramki w takim razie? Mówimy, że Joel Linton tego nie potrafi robić, a pozostali piłkarze po prostu są nieobecni. No to teraz jeszcze kilka o fantasy Premier League, ja nawet, wiesz co, nie będę otwierał, bo to nie ma po co, 39 punktów <laughs> Ale chciałem taki swój przewód myślowy zaprezentować, który bardzo często graczy prowadzi na manowce. Tysiąc razy mówiliśmy, rozmawiając o fantazy Premier League, że pierwsze myśli są najlepsze i warto się ich trzymać. Ja generalnie już się nie liczę w moich ligach prywatnych, jakoś tak chcę wycisnąć z tego sezonu jak najwięcej, żeby te zielone strzałki się pojawiały. Natomiast sobie teraz tak rozkminiłem to, że John Stones to będzie dobry kandydat na kapitana, dlatego że grają dwa mecze i pomyślałem sobie, w sumie po co mi piłkarz ofensywny, gość zachowa dwa czyste konta, będzie miał 24 punkty, może coś jeszcze zrobić do dodatkowego. I z tym oto wspaniałym pomysłem zatknąłem opaskę kapitańską na ramieniu Johna Stonesa. Ale później pomyślałem sobie, że w sumie strasznie irytuje mnie ostatnia forma Liverpoolu, więc sprzedam Mohameda Salaha. Sprzedałem, sprzedałem tego biednego Salaha i kupiłem zamiast niego Rahima Sterlinga. Popatrzyłem na swój skład, bardzo mi się podobał, więc stwierdziłem, że no... Jednak jak mam sterlinga, to głupio dawać opaskę Stonesowi, więc e, w matematyce istnieje coś takiego jak liczenie zgodnie z błędem. Więc liczyłem <laughs> dalej, rozwiązywałem to równanie, więc dałem opaskę sterlingowi. Popatrzyłem na te mecze e, Manchesteru City. West Ham i kogo? I te mają wilki tak. e, na podwójnej kolejce myślę sobie, kurczę, kiedy będzie lepszy moment? Nadanie potrójnego kapitana. <laughs> I pach, Sterlingowi potrójny kapitan. To ale... jesteśmy na podobnym wózku, bo ja na Sterlingu spaliłem potrójnego kapitana dwie kolejki temu, kiedy A, w 24 mieli nisz, hidą, ale by. dał e, wtedy 7 punktów, czyli potężne 21 na, na potrójnej. Ale szedłem dalej jeszcze w tym wszystkim, bo mówię, robię sobie jeszcze drugi transfer, co mi tam ten Ruben Diasz gra tak super, to go kupię sobie sprzedałem tam jakiegoś piłkarza który mi w ogóle nie punktuje Miałam, z, zostały pieniądze miałem z Salaha. Dwa i pół, miałem z Salacha pieniądze, a jeszcze w ogóle miałem w, w kasie 2,5 miliona, więc spokojnie na każdego obrońcę jakiego sobie zamarzyłem mi wystarczyło i tego Rubena Diasza, pyk ale oto dostaję komunikat, że nie mogę no bo przecież mam już trzech piłkarzy Manchesteru City kogo ja tam miałem? Sterlinga, Gindogana i, e, no i, i Stonesa mhm. więc czwarty nie mógł być no to mówię dobra, to, to to nie, więc po prostu błąd, błąd błędem poganiał błąd skończyło się tak, że faktycznie gdyby został Stones na tej opasce kapitańskiej, to tylko on i sam Johnson w we dwóch zdobyliby 30 punktów. No proszę. No bo przecież Stones strzelił gola, za, e, dostał bonus, miał 10 tak. punkcików, Ruben Dias strzelił gola. Też 10 punktów, ja mam ten duecik, jeszcze no, mam 10 punktów. Martinsz... Strasz, straszna frustracja, tak, tak na mnie wykończy psychicznie. A <laughs> ja Guardiola to już w ogóle. Ja dziką kartę użyłem, bo to była, widzę, kolejka potrójnych kapitanów i benchboostów, ale e, w poprzedniej kolejce nie użyłem dzikiej karty i wyszły... E, Wyszło to nieźle, bo zdobyłem punktów wtedy 90 ostatecznie po tych jeszcze podwojonych meczach. To myślę, że teraz odpalę dziką kartę i dam sobie piłkarzy grających wszystkich podwójnie. Pomoc mi kompletnie nie zapunktowała. No niestety wziąłem na dzikiej karcie Harveya Barsa, więc to jest piłkarz do sprzedania w następnym tygodniu. Wziąłem też z Leicester Pereyre, bo grał na skrzydła. to jest w grze obrońca drogi, ale bardziej liczę na czyste konto przeciwko Burnley, boję się tylko, że Pereira będzie rotowany po swojej kontuzji, ale pomyślałem, że jak Barnes jest kontuzjowany, Madison jest kontuzjowany, to może nawet prędzej zachowa miejsce na skrzydle, więc 55 punktów po weekendzie, Kane na kapitanie, pomoc nie dała nic, bo Gindogan 2, Salah 3, Bruno 3, Barnes jeden, Ademola ma trzy punkty bo kupiłem stricte pod kolejkę podwójną no i cieszę się, że ławka mnie nie pokarała bo posadziłem tam Bamforda i posadziłem Dana Berna, który miał mecz przeciwko West Bromowi, bałem się, że Bamford strzeli a Brighton zachowa czyste konto i, i źle na tym wyjdę, więc na razie jest okej, okay. zobaczymy, wszyscy jeszcze grają drugą rundę tych spotkań, więc 55. No gdyby się udało przy tych wiatrach znowu takie 90, w okolicach setki się zakręci, to by było super. Tylko od Kejna dużo zależy, bo e, zmarnował taką doskonałą sytuację w ostatniej minucie meczu. To była piłka na kolejne 12 punktów. To już teraz bym się zbliżał do 70, ale jest nieźle. Awans gdzie się dało i. O przede wszystkim ta defensywa. Martinez 10 i duet z City w defensywie po 10. Czekamy na hity. Liverpool zagra z Chelsea, natomiast w weekend będą derby Manchesteru, też bardzo ważny mecz. Manchester United ma tak naprawdę ostatnią szansę, żeby jeszcze rzucić taką kotwicę, spróbować złapać uciekający Manchester City. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało, i o tym sobie będziemy rozmawiać za tydzień. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję geeków, to już wszystko możecie nas słuchać oczywiście w naszej aplikacji możecie nas słuchać na waszych ulubionych platformach streamingowych, Michał Gutka Dziękuję. Przemek Ludzki realizowała nas Jana, Dima to rejestrował i będziecie sobie mogli obejrzeć zapis całej audycji w formie wideo na moim kanale YouTubeowym Kikov do usłyszenia za tydzień